Wiedzieliście o tym, że od za dużej ilości przytulania kota możecie utławić się jego własną sierścią? Jakoś nie współczuję osobie, która to odkryła. W dzisiejszym odcinku będziemy testować najgłupsze sposoby na śmierć w Fortnite. Jeżeli odcinek wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, ponieważ był naprawdę fajny. I subskrybujcie kanał, naciskając w ten czerwony przycisk, tylko tam na dole. No i przypominam, że możecie wesprzeć mnie w sklepie z kodem ZIPEK. Dziękuję bardzo. Okej, Dominika, więc wychodzi na to, że naszym zadaniem jest umrzeć w tym odcinku, więc to nie powinno być aż takie trudne. W naszym wykonaniu powinno być łatwo umierać. Dobra, więc co robisz? Mamy pierwszą mapę, na której... Dobra, wejdźmy może do tego budynku, który wygląda dosyć spoko. Jest też pan, który... Dzień dobry. Pan Glutek. Witamy. Potrzebujecie części do samochodu, żeby go naprawić? Jestem pewny, że znajdziecie je tutaj. A ja mamy nad nim pokazane, że mamy zniszczyć takie coś, co jest właśnie tutaj, Dominika. Musimy zniszczyć chyba wszystkie kamery. Czy o co chodzi w tym levelu, to nie jestem do końca pewien. Zginąć przez kamery? Dobra, szukamy tych kamer po prostu. O, znalazłem coś. Znalazłem jedną kamerę, której... O, da się zniszczyć. Patrz, okay. Dominika, chodź, zobacz. Tutaj jest kamera. Deno. O, zniszczona. Okay, dało się zniszczyć. Okay. Super. Ale to szukamy dopiero jedna na cztery. Ej, czy my zginiemy przez, po prostu przez jakąś ochronę? Czy o co tutaj chodzi? Tego się chyba nie da zniszczyć. To jest chyba... Dominika, to jest chyba zdecydowanie... Taka atrapa, żeby było... Tak, żeby pokazać, o co chodzi. Dobra, więc a my szukamy możemy dalej. Wyjść. O, tu jest. Wszystko na tym terenie. Nie wiem, ale znalazłem kolejną. Okej, mam już dwie. I tutaj pewnie... W kibelkach jest jakaś? Jest w kibelku, ale to trzeba wyjść na górę. Czyli jakiś parkour. No, trzeba wyjść na górę, żeby tam się dostać. O, okej. Okay. Dobra, Dominika, jestem. I rozwalamy kolejne. No dobra, trzy za nami. Została nam ostatnia kamera do znalezienia. A to co to są za... Ej, tu jest! Znalazłem ostatnią. Gdzie ty tutaj, jesteś? Patrz, chodź, na zewnątrz. Dookoła budynku biegam, biegnij. Dookoła budynku. Tu. Pa. Jestem. Okej, okay, rozwalana? Okej. Okay. O, jest. Naprawiły się nasze samochody i możemy wrócić do domu. Okej, czyli co? Nie wygląda na to, że dziś zginiemy dzisiaj. O, pa, dom jest już tak blisko i... A. O. Aha. Zginęliśmy, bo prędkość Dominika. Wygląda spoko. Na to, przez prędkość. A, słuchaj, Dominika, patrz, ja znam jeszcze jeden sposób na to, żeby umrzeć głupio w Fortnite'cie. Pa. Jaki? Śmierć przez odrodzenie. O, yes. O Boże. Dobra, mamy kolejną rzecz. To wy znowu. Wygląda na to, że potrzebujecie pomocy. Zostawiłem mój pilot na górze tej szafy i chcę włączyć sobie YouTube'a. Okej. Okay. YouTube'a. Okej, okay, czyli mamy kolejny jakiś parkour, który musimy przejść. Aha. Czy my tutaj zginiemy od oglądania telewizji na przykład? Czy o co chodzi? Nie wiem. Co to jest? Ja to zaraz zginę od parkura. Popatrz, Dominika, zobacz, jaki malutki ten ślimaczek. O co chodzi? Ej, co się stało? Sorry. Ale co? Nie gniewaj się. Za co? Nie wiem, ten ślimak cię ugryzł. Tutaj patrz, jest coś, jakaś odbijaczka w ogóle. Ja nie wiem, gdzie mam lecieć, ale lecę ten tak na razie. Nie wiem, czy to jest dobry na pewno. Chyba nie. Jak nie mamy wiem, się dostać dobrze na szafę. Cześć, spróbuję tutaj. Boga? O, nie udało mi się. Kurde. Dobra, lecimy jeszcze raz. I teraz stąd. Nie, próbuję jeszcze raz na łóżko. O, nie udało mi się, ciągle spadam z tego łóżka. O, jak ty to zrobiłeś? Co? Tu można wyjść tak po prostu? Tak, ja to nie mogę. Książce. O Boże. Ej, a co jeżeli to jest gdzieś ukryte za pudełko? Dominika. Jacy my jesteśmy głupi. Serio. Udało mi się! Jesteś? Jestem! Pa, Dominika, popatrz na mnie! I ty tutaj się nie dostaniesz! Ej, znalazłem. Zobaczymy zaraz. Zobacz, obejrzyj film. Oglądam. Nie mamy baterii? Znajdźmy telefon, żeby pooglądać YouTube'a. Co? Na Nintendo Switch'u nie mieliśmy baterii? Kto normalny nie ma, kurde, naładowanego Nintendo Switch'a? Przecież ona zawsze jest naładowana. Dobra, czyli co? Musimy znaleźć telefon. Widziałeś gdzieś telefon, Dominika? Tutaj? To nie był ten ze ślimaczkiem? A to... Myślisz, że to jest telefon? Możliwe. Możliwe, dlatego że na tym Switch'u też był ślimak. Także chodź, zobaczymy. Myślisz, że to jest telefon? To wygląda jak... O, jest! Okej, okay. To jest telefon rzeczywiście, Dominika. To dawaj, no. Co? O nie! Aha, nie mamy miejsca na telefonie. Wygląda na to, że musimy obejrzeć na komputerze. O nie, stary dobry komputer zawsze pomaga. I co, jak się tutaj... Ej, ale co to jest? O, włącz komputer, żeby włączyć film. O! Wow! Co się stało? Co jest? Aha, czemu śmierć... Dominika, bo jest napisane. Śmierć przez oglądanie trzech filmów pod rząd i niezasubskrybowanie kanału. Słuchajcie, możecie umrzeć od niesubskrybowania kanału, wygląda na to. Także subskrybujcie kanał. Dobra, lecimy dalej. Ta skrzynka jest niebezpieczna. Nie otwieraj jej. Chyba, że chcesz zobaczyć magię. Wow. Klucz do niej był schowany bardzo daleko, żeby żaden człowiek nie mógł go znaleźć. Okej. Okay. Nie da się otworzyć, rzeczywiście nie da się otworzyć. Co to będzie za śmierć? Ja już to sprawdzałam, zanim przeczytałam instrukcję, bo jak widzę skrzynkę, to teraz ją otwieram. Okej, musimy znaleźć coś. Aha, musimy znaleźć cokolwiek do otworzenia tej ściany tutaj. Ale jak to? Co tak, znaleźć? Czyli się. Co? Myślisz, że tu mamy jakiś przycisk? O, znalazłem coś. Pick up the Znowu bomb. Ty? Znalazłem jakąś bombę. No nie wiem, no ja chodzę po prostu. Znowu ty wszystko znalazłeś. Dobra, platuję bombę, Dominika. Op!
Jest skarb! Dominika, piękny talent ci od razu już na tego, do złotka. O, i mamy klucz. O, mam klucz. Super. Ej, ale ja nie wiem, czy ja do końca chcę otwierać Dominika tą skrzynkę. Bo z tego co wiem, tam jest magia, ale każą nie otwierać. Jest niebezpieczna podobno. No, ale jesteśmy tutaj po to, żeby umrzeć, nie? A w sumie to tak. Dobra, otwieraj. Co? Co? Co to jest? Co się dzieje? Co jest, Dominika? Utonęliśmy Dominika w itemach. Utonęliśmy w rzeczach, o Boże. Śmierć, o nie, to takie smutne umrzeć. Ta mała kaczuszka wygląda na głodną. Znajdźmy jej coś do jedzenia. Znajdźmy mu coś do jedzenia. Dobra, okej, okay. No to szukamy. Ej, to jest to, znam to bardzo dobrze, dlatego że na prop-hancie często gramy. Co jedzą plastikowe kaczki? Ja wiem, że mój kot je kaczki. O, mam Co znalazłaś? Znalazłeś chleb. Chlebek. O. Powiększył, jest większy, teraz znajdźmy kolejne. Ej, czy my zginiemy od tego, że po prostu ta kaczka będzie za dużo i za dużo nas zje? I ona wybuchnie. Albo nas zje, ona albo właśnie. Od... Słuchajcie, musicie uważać, wygląda na to, żebyście nie jedli za dużo, bo możecie zginąć przejedzenia. Albo nie karmili swoich zwierzaków zbyt mocno. Zbyt mocno. O, znalazłem chleb. To jest ten chlebek, tak? O, okej. O, jest jeszcze większa. Jest jeszcze większa. Ale szybko rosną, prawda? No, szybko rośnie, prawda. Dobra, szukamy dalej chleba, wygląda na to. Kaczki naprawdę tak szybko rosną od tylko troszeczkę chleba? Ja zawsze dawałem kaczkom chlebek. Ja nie wiem, czy to jest do końca dobre, dawać kaczkom chleb. Można dawać kaczkom chleb? Podobno nie. Dobra, czekaj. Musimy jej dać dzioka, bo... Masz chlebek? Uwaga! Okej. Okay. O, ma malutkie kaczuszki! Familia! Ale są słodkie. Ale teraz... Malutkie są głodne. Co? Czy my będziemy tutaj, będzie po prostu za dużo tych kaczek? Będzie dojdzie tak, do tego, że zrobimy prostu... hodowlę kaczek. Tak, będzie ich one tak przejmą mnóstwo. W końcu. Przejmą tak. Kontrolę nad światem, Dominika. Dobra, czy tutaj jest chlebek? Bo za każdym razem sprawdzam. O, jest chlebek. Dobra, jest kolejny. O kurde! O Jezu, Piotrek, co się stało? One, one są takie, one są tak. Chcą tak bardzo podziękować, że chcą nas przytulić. Zginęliśmy Dominika od tego, że nas po prostu zawaliły swoim ciałem. Po prostu wszystkie przytuliły naraz. Tak. Świetnie. Dobra. Okej, mamy tutaj jakieś zbroje. To może być ciekawe. O Jezu, ty spójrz lepiej, co jest za nami. Co jest za nami? O nie! Groby! O nie, czy to są groby pozostałych osób, które grały na tej mapie? Albo to nasze groby jeszcze możliwe. Dzień dobry, nazywam się Nekromanta Johnny. Zapomniałem, gdzie schowałem mój ostatni obiekt doświadczalny. Zostawiłem podpowiedź na samej górze, z tego co pamiętam. Dobra, okej, więc szukamy na samą górę. Ej, tutaj coś widzę, Dominika, za tym już. Już widać przez te tak, szafy, że widzisz? Tam jest jakieś przejście. Ale to pewnie na później, dobra. Dobra, ale tam są schody, więc lecimy na razie na górę. Dobra, lecimy na samą górę. Będę pierwszy, będę pierwszy. Nie, ja będę pierwszy. Dobra, gdzie to jest? O Jezu, jaki wielki łeb. To jest ten test, nie, to nie. O, patrz, tu jest napis jakiś, no. Okej, przesypiam dnie, a latam w nocy, ale nie mam żadnych piór, żeby pomóc mi latać. Możesz śmiało otworzyć mój zamek? Jedyne, co musisz zrobić, to zapukać. Co? On nie ma piór, żeby latać? Śpi w dzień? A w nocy lata, to tak jakby nie topesz? Tak mi się wydaje, że nie topesz? Czy dobrze mi się wydaje? Albo Ozzy. Ozzy też lata. Po meblach. Ja pójdę poszukać na dół, wiesz? Dobra, poszukaj na dole. Ja poszukam jeszcze tutaj. Może coś w książce jest, jakiś nietoperz schowany? Nie, no widzę. Jakiś... Ej, a czy przypadkiem na tym, na zewnątrz nie było tych nietoperzy na przykład na cmentarzu? Nie będzie nietoperzy? Może będą. Może będą, ja idę zobaczyć. Nie wiem, możemy sprawdzić. Panie nietoperzu, czy pan tutaj gdzieś jest? Halo? Nietoperz, halo? Ej, ale tu jest jakieś dziwne dźwięki. Ej, bo tam było, że trzeba zapukać. Trzeba wszystko pukać, we wszystko pukać. Czy to? Nie, to nie to. O nie! Uderzyłem coś, Dominika! Tu jest nietoperz, popatrz! Jest nietoperz na nagrobku. Aha. Nic się nie stało. Wróć do nekromanty. Okej, okay, lecimy, lecimy. Nic się wydarzyło, halo? Dobra, wróciliśmy. To nie było to! Szukaj innej podpowiedzi. Okej. Okay. Zmykamy to znowu jest tutaj. Znowu... O, tutaj nie ma już teraz tej podpowiedzi, więc teraz znajdziesz będzie w jakimś innym miejscu. Na przykład tutaj. O! O, Dominika, tego wcześniej nie było. Okej. Okay. Chodzimy? No nie było. I to jest ten pokój, który ty wcześniej widziałeś. Tak, tak, tak. W gry lubicie grać. Ten kamień szlachetny przyniesie wam sławę. Zatańczcie i możecie go dostać, tak? I to samo jeszcze tańczymy. I co? Tańczymy i co? Czemu to nie działa? Wiesz co, może trzeba zatańczyć gdzieś w innym miejscu. Ej, czy mi się wydaje, że trzeba znaleźć jakiś klejnot jeszcze? O, wiesz co? Ja widziałam na dole. Co? Skrzynkę taką na klucz. Wygląda jakby tam było coś ważnego, patrz. Tu. Ej. Ale nic się nie dzieje. Ej, może zatańczymy do nekromanty.
Elo? Nie, ja nie chcę tego. A tutaj co jest? Jakaś skrzynka. Nic się nie dzieje, Dominika, no co tu chodzi? Czemu tak trudno umrzeć, Fortnite? Ej, może na zewnątrz po prostu. Może tutaj będzie jakiś klejnot? Myślisz, że ktoś tutaj się zdenerwuje, że tańczymy na cmentarzu? Może być tak. Ktoś wstanie. Ej, tu jest! Popatrz! Tu jest klejnot! Co? Znalazłeś coś? O! Zatańczyłem i zadziałało! Rzeczywiście. Ale jest, że na znowu nic się nie stało. Znowu trzeba wrócić do roboty. Nie! Ta. To nie był też grób diamentowy. Właściwie poszukajcie kolejnej podpowiedzi na górze. Znowu ja nie mogę, panie dekromato. Mamy już dosyć. Ile można? No, już mam dosyć. Ej, tu się coś... Tu było tak dużo rzeczy? Tu nie było tych pudeł. No nie? Dobra, szukamy kolejnej podpowiedzi. Czyżby będzie tu? O, jest. Dobra. Okej. Okay. Moje pierścienie nie są może zbyt dużo warte, ale... Mówią, ile mam lat? Poczekaj przy mnie, a zobaczysz? To będzie znowu coś z tym, z grobem, na pewno. To musi być znowu coś z grobem. Ale, dobra, czyli pierścień. Pierścienie musimy zobaczyć. Co to jest? Ej, tu jest jakaś data, 1545. Ło! Co jest? O! Aha. Zombiaki! Dominika, zginęliśmy przez wskrzeszenie umarłych. Cudownie, super. Pięknie. Okej. GG. Wygląda na to, że wygraliśmy? Co? To były te wszystkie sposoby? Trzeba nacisnąć teraz... Trzeba nacisnąć komputer, żeby sprawić, żeby robot zaczął tańczyć. Ale on nas pewnie... No właśnie. Aha, zginęliśmy od aktywowania wentylatora zamiast robota. O nie. Dobra, Dominika, daliśmy się zbajtować, wygląda na to. Także dziękujemy wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia w następnych. Subskrybujcie kanał, łapki w górę. Na razie, cześć.